album. Generalnie album o Szczeszowie. Pewnie go znacie. Oblicza ziemi ostrzeszowskiej. Pewnie nieraz gdzieś tam go oglądaliście. Jest to album przedstawiający okolice naszego powiatu. Jest to generalnie ze zdjęć wywoływanych, a taki album składa się powiedzmy nie ze zdjęć, tylko z drukowanego papieru. To jest zasadnicza różnica, bo ten album jest tworzony powiedzmy RGB, a ten w cmyku. To są takie powiedzmy profile graficzne, nie? Do tego aparatu też możemy podłączyć, zaraz wam pokażę, aparat cyfrowy. I generalnie wtedy jest już aparatem całkiem nowoczesnym. Chwilkę. Te rzeczy. Następną rzeczą to jest ustawienie sobie balansu bieli. Balans bieli generalnie powinien być tylko i wyłącznie ustawiony na automat w takich aparatach. Nie? Jeśli ktoś ma przełączone na słoneczko, bądź też zmienimy. Zaczynamy od herbu. Herb sobie otworzyłem, przeciągnąłem po prostu tylko na stronę pierwszą albumu naszego. No i jak już mamy powiedzmy stronę i ewentualne zdjęcia, może tak. Co ja mam tu za zdjęcia? Dobra, baszta. Co mam z baszty? O. Tu mam już przygotowane zdjęcia jakoś tam powiedzmy w formie kolorowej czy czarno-białej. Mogę sobie zobaczyć. Tu mam basztę. Ona jest przygotowana, to już jest zdjęcie przerobione. Zdjęcie fary, które też mam. Mogę. Całą powiedzmy, tajemnicą to jest poznać. Dobrze. Fizycznie mówiąc, co to jest ta warstwa? To jest ten pierwsza strona, którą sobie tworzyliśmy. Czyli 30 na 60. No i po kolei jedno zdjęcie wrzucałem, drugie, trzecie. No i herb był czwartym elementem, bądź też ewentualnie, bo tak też jest ściśle opisany, jaka to jest barwa. To jest taka czerwień typowo strażacka, jak to tam jest określone, powiedzmy, językiem potocznym, nie? Każdy kolor ma swój jakiś też.